Lasu Jasa, witam. Dzisiaj jest niedziela, kolejny dzień czerwca. Ja wybieram się z koleżanką do Pafos. Koleżanka jedzie z Nikosji ze stolicy, a ja z Larnaki. Spotykamy się gdzieś po prostu pod supermarketem Alfa Mega. Taki jest McDonald's drive-thru i jedziemy dalej razem, więc dzisiaj taki vlog relaksujący, wakacyjny. Polacy za granicą, życie na Cyprze. Ja właśnie zawsze jadę autostradą, na autostradzie jest, można tylko jechać 100 km i ja zawsze patrzę na ten licznik, bo czasami można zapomnieć jechać 120, a podobno teraz weszły takie nowe mandaty, nowe stawki i może być za mandacik nawet 200-300 euro, więc trzeba uważać. Autostrady w Cyprze Europejskim są bezpłatne, więc naprawdę z Larnaki do Nikosji, do Limassol, do Pafos, do Janapy, wszędzie autostrady, więc to jest bardzo duży plus. Nawet jak ktoś z turystów czy przyjezdnych wynajmuje auto z wypożyczalni, to naprawdę może naprawdę sobie jeździć tymi autostradami i to jest bardzo prosto, tak? 100 km, ale tak przymykają oczy na 110-115, ale jak już 120, to się mandaciki płaci. A podobno teraz, od właśnie czerwca, mają być droższe te mandaty i mają być nawet 200-300 euro, więc wyobraźcie sobie, jak najniższa płaca minimalna na Cyprze jest 870 euro, no to wyobraźcie sobie mandat 300 euro, no to trzy takie mandaty... Nie, 870 euro, no tak, to trzy mandaciki. Więc nie poszalejemy na autostradach, ale są za darmo. I ciekawostką jest też, że na stronie okupowanej tureckiej nie ma autostrad. Im te drogi się... Ważną informacją jest, że na całym Cyprze mamy ruch lewostronny, więc czy na tureckiej stronie okupowanej, czy tutaj, to wszystko nam zostało z czasów... angielskich, czyli tutaj Cypr był w posiadaniu Wielkiej Brytanii i taka kolonia angielska, więc w 1960 roku Cypr odzyskał niepodległość od Anglii, ale w 1974 była inwazja turecka, więc te drogi zostały takie, jakie były wcześniej, więc nie ma czegoś takiego, że na stronie europejskim jest lewostronny, a na tureckiej stronie prawostronny, bo w Turcji jest prawostronny. Nie, właśnie to jest fajnie, że jest jednak lewostronny. I te drogi tam właśnie nie mają autostrad. Także Cypr Europejski jest nowocześniejszy i jest więcej tych autostrad. A na tureckiej stronie to jeszcze jest bardzo dużo radarów. Tam to po prostu co kilometr radar, więc naprawdę jednak polecam na wakacje Cypr Europejski. Mi zajęło trochę czasu, żeby poznać te wszystkie radary, gdzie są umieszczone, jak się tam w ogóle jeździ, kultura jazdy tych Turków, cypryjskich i Turków. No, Cypr Europejski jest lepszy. Czekam, no nie, no koleżanka się spóźnia, kurcz. A ja już chcę być w hotelu, relaksować się na basenie i nad morzem. Chociaż w Larnacy mam morze, ale... Oh.
hotelu na recepcji i właśnie obczajamy hotel. Ale piękne baseny. Czego nam było trzeba? Basen, morze, pięciogwiazdkowy hotel. No i właśnie to jest to. Jesteś na basenie i widzisz morze. To jest fajnie. Także jest dzisiaj niedziela, piękny dzień. Trawa. To jest ten hotel. Pozdrowienia z Paphos. Cyprus Vlog. A tam widać już w oddali zamek. Oh, but I wasn't wrong, looking mad.
kaszki, bo kaszki masz bajanaki. Chyba fajna jest, nie? Taka jak w Polsce. No, to jedzie, mamy kurczę. Łyżeczka. No, a jutro rano idziemy i od razu przy basenie. Dzisiaj może? O, na przeciwko ratowników. To będzie vlog bardzo ciekawy. Kapelusik. Co? Ty, ale na... Więc tak, przybyłyśmy do hotelu pięciogwiazdkowego z widokiem na ogród. Jutro rano idziemy na basen, rezerwujemy o 8 rano leżaki na, zaraz po śniadaniu na basenie. A dzisiaj morze. Tutaj mamy 3 ratowników, będą nas ratować. Podobno wszedł jakiś nowy przepis teraz na Cyprze, że ratownicy, jak na przykład jest osoba tonąca, to oni wyłowią tą osobę, ale nie mogą zrobić sztucznego oddychania. I wezwą karetkę, ale nie zrobią ci sztucznego oddychania. Także teraz kąpiel jest bardzo niebezpieczna, bo nie będzie sztucznego oddychania, więc możesz umrzeć w morzu, zanim cię karetka na Cyprze weźmie do szpitala. Tak, to czytałam ostatnio, także ten wirus jednak ma jakieś tam naprawdę minusy. Więc tak, to teraz tak jakby praca tego ratownika to jest bardzo łatwa. Oh my goodness. Tak, tam z tyłu widzimy zamek w Pafos. Tam jest główny ten port, statki, takie stare miasto i forteca ze średniowiecza. Forteca, zamek ze średniowiecza. Tak wygląda strefa turystyczna Pafos. Jest pięknie, mamy zieloną trawę jak w Polsce. This is Cyprus vlog.